Ta, oczywiście ludzka świadomość i ludzka mowa to jest wynik ewolucji, prawda? Bo w ogóle, jak to powiedział Teodozjusz Dobrzański, biologia staje się sensowna jedynie w świetle ewolucji. No i gdyby tak przypatrzeć na ewolucję w ogóle życia na Ziemi, to można by tam powiedzieć, że były cztery takie etapy. Pierwszy etap to było, prawda, w ogóle powstanie pierwszych istot żywych. Te istoty żywe to były już komórki, które miały błonę komórkową, ale jeszcze jądro było nieukształtowane. To były te prokarionty. Drugim takim wielkim etapem to było stworzenie jądra komórkowego i to są eukarionty. Mniej więcej miliard lat trwało od czasu ostygnięcia Ziemi do powstania pierwszych istot żywych, następny miliard to trwało do powstania eukariontów. To posiadanie jądra już umożliwiło ładne podziały, całe genetyczne przekazywanie cech i tak dalej. Następny wielki etap to było, kiedy te jednokomórkowe organizmy zaczęły się łączyć i stworzyły się organizmy wielokomórkowe i wielokomórkowce. I od takich wielokomórkowców złożonych z kilkunastu, czy komórek, czy kilkudziesięciu, w końcu powstały tak skomplikowane organizmy, jak wielkie rośliny i wielkie zwierzęta. I Wilson sądzi, że następnym takim etapem biologicznym rozwoju to właśnie było powstanie świadomości typu ludzkiego. Wilson uważa, że powstanie świadomości jest jednym z takich etapów biologicznych, prawda, że świadomość ma tak samo pewną funkcję biologiczną i teraz początek 4 miliarda lat życia na Ziemi, to właśnie pojawia się ta świadomość. Przy czym my wiemy, że świadomość, już zwierzęta mają jakąś tam świadomość. Każdy, kto ma psa czy kota, to wie, że reaguje, jakby potrafi rozpoznać uczucia człowieka i tak dalej, i tak dalej. Ale my też widzimy, że ta nasza świadomość, prawda, jest czymś jakby innym, prawda? I tutaj może zatrzymamy się na chwileczkę, żeby powiedzieć o tym, że w ogóle do poznania naszej świadomości zaczniemy od poznania świata. Świat poznajemy oczywiście dzięki zmysłom i dzięki rozumowi. Całe pytanie jest takie, czy my ten świat pojmujemy, dokładnie widzimy tak, jak jest, czy też to jest, w jaki sposób nam się wydaje. Jest taka piękny obraz. Pewno jest to XIX-wieczna fałszywka, ale wygląda na średniowieczny. I to jest taki mnich, który przechodzi na granicę Ziemi i wystawia głowę poza firmament niebieski i nagle widzi, że te wszystkie gwiazdy, księżyc, słońce, to jest ułuda. Natomiast za tym firmamentem widzi ten mechanizm świata, ten mechanizm sfer niebieskich, które światem obracają, który jest zupełnie inny niż to, co jest naprawdę. To coś takiego jest właśnie chyba z naszymi zmysłami. Jak my widzimy jakiś realny obraz, nasze zmysły powodują, że w mózgu powstaje jakaś reprezentacja w postaci władowań elektrycznych i jakichś tam zmian w anatomii synaps tego obiektu. Ale ta reprezentacja tego świata u nas potem w umyśle przekształca się w reprezentację przedmiotu i my widzimy tę lampę, to drzewo, tego konia, ale my nie mamy właściwie pojęcia jego prawdziwej budowy. Jak ja widzę konia, to ja widzę konia i dopóki nie jestem rzeźnikiem albo myśliwym, to ja w ogóle nie wiem, jak tam wewnątrz wygląda jego serce, trzewia i tak dalej. Dla mnie koń to jest po prostu, widzę tylko skórę z zewnątrz. I w ogóle te rzeczy, które my postrzegamy, To nie są rzeczy rzeczywiste. My mówimy o rzeczach, które są takie rzeczy jak kolory, jak dźwięki, jak zapachy, gorąco, smak, huk. To wszystko nie istnieje w przyrodzie. To dopiero jest efekt oddziaływania środowiska z naszym mózgiem. I my te rzeczy nazywamy qualia. Więc mamy qualia, prawda? I one w rzeczywistości to są konstrukcje naszego mózgu. Qualia, będące konstrukcjami naszego mózgu,
one przez nas odbierane są jako rzeczy absolutnie prawdziwe, absolutnie istniejące, ale naprawdę są to tylko właśnie te doznania w mózgu. Gdyby tak na przykład nagle zmieniło się nasze postrzeganie barw, na przykład nagle budzimy się rano i wszystko widzimy w negatywie, i nagle truskawka jest wtedy zielona, a jej liście czerwone, a na przykład smak truskawki już by się nie zmienił, bo tylko jedno kwalium nam się zmienia, inne nie. Także kwalia to są takie rzeczy, których zmiana, ona nie zmienia jak gdyby istoty rzeczy, tylko nie widzimy tej istoty rzeczy, bo świat nie jest taki, jak nam się wydaje, prawda? I to, ponieważ nasze postrzeganie, nasza percepcja, ona bardzo zależy od naszego stanu emocjonalnego, prawda? Ale chodzi o to, że postrzeganie świata zawsze jest pewną pracą twórczą, to jest pewna konstrukcja myśli. To nie jest realna rzeczywistość, to co ja widzę, to jest to, co mój umysł sobie wypracował na podstawie tej rzeczywistości. My oczywiście próbujemy podejść do badania świadomości umysłu, żeby wiedzieć, co się dzieje w naszym mózgu, ale my oczywiście jesteśmy tutaj dopiero na początku tej drogi. Próbuje się zrobić taką, ogólnie myśli się o stworzeniu nauki, która by się nazywała synezjologią. To byłaby taka nauka o świadomym umyśle. Prawda? I z jednej strony my do tego dochodzimy przez biologię i neurobiologię, z drugiej przez psychologię i przez psychobiologię, ale tak naprawdę jesteśmy jeszcze dopiero na początku drogi. My po prostu nie mamy metod w tej chwili, żeby jakoś przejść od subiektywne, żeby zobiektywizować nasze subiektywne poznanie. I w ogóle to jest bardzo ciekawe w tym naszym paradoksie poznania, że my bardzo rzeczy, do których nie mamy bezpośredniego dostępu, możemy znać bardzo dokładnie. Wiemy liczbę atomów we wszechświecie, gęstość gazu w galaktyce i tak dalej, bardzo dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o zjawiska psychologiczne, mamy skalę bardzo zgrubioną. Najczęściej są takie skale 5, 10, 12 punktowe, prawda? Zupełnie nieprecyzyjnie, prawda? Co ma właściwie wspólnego mózg z duszą, prawda? Nauka nie potrafi badać duszy, ale jeżeli my przyjmiemy, że dusza zapewnia człowiekowi świadomość, to może wobec tego powiedzieć, że mózg bez duszy nie funkcjonuje w pełni, a z drugiej strony, prawda, dusza nie może działać bez sprawnego mózgu. I ten mózg, teraz możemy coś powiedzieć o historii tego mózgu, a mianowicie to było coś takiego, że życie na świecie powstało gdzieś tam w odległej przeszłości, ale zostawiało bardzo mało śladów. I dopiero właściwie taki okres, w którym nagle powstały twory, które zostawiały po sobie ślady w postaci odcisków i skamielin, to jest jakieś 550 milionów lat temu, to i powstał początek ery paleozoicznej, czyli po tych wszystkich archaikach i tak dalej, jest era paleozoiczna i okres kambryjski. I tu, że we wczesnym Kambrze na Ziemi były takie płytkie, ciepłe morza, w którym istniała olbrzymia ilość różnego rodzaju tworów żywych. Bardzo to było zróżnicowane i my wiemy, że wśród tych tworów było i wiele takich, których potomkowie przetrwali do dziś dnia, i znacznie większych takich, których do dzisiejszego dnia nie przetrwali. Ja na przykład głęboko podejrzewam, że z takich tworów, które tam były, mogły się rozwinąć anioły i to wszystkie anioły, o których nas uczą w tej chwili, prawda, angelologia, prawda, tam mamy te 9 tronów, serafiny, cherubiny, trony, dominia, moce, zwierzchności, władze, archanioły i anioły, że one wszystkie gdzieś by tam były i mielibyśmy z nimi do czynienia. Tylko niestety ich przodkowie żyli w takiej kałuży, która wyschła. Natomiast nasi przodkowie żyli w takiej kałuży, która gdzieś tam była pod jakimś kamieniem, nie wyschła i myśmy przetrwali. Dlatego w tej chwili, prawda, ja na przykład przemawiam do państwa, a nie tu jakiś anioł przejawia do aniołów. To się działo dlatego, że nasze życie na Ziemi wielokrotnie było bardzo zagrożone i
następowały takie okresy wielkich wymierań. Właśnie w krótkim czasie po epoce kambryjskiej nagle nastąpiło pierwsze takie wymieranie, w czasie którego już około 40-50% rzędów żywych stworzeń wymarło. I takie masowe wymieranie zdarzały się kilkanaście razy w historii Ziemi. Takie właśnie na przełomie Ordowiku i Syluru, prawda? Potem takie bardzo wielkie, wtedy powstała era mezozoiczna, prawda? Czyli na przełomie Permu i Triasu. Wtedy było potworne spustoszenie. Potem Triasu i Jury. Ostatnie takie wielkie wymieranie było na końcu epoki kredowej, wtedy, kiedy wymarły dinozaury. Czym to było spowodowane? Najczęściej jakimiś katastrofami albo gwałtownymi zmianami klimatycznymi Ziemi. My w ogóle mieliśmy szczęście, że nigdy w tej historii naszej, przez tych kilka miliardów lat, nie doszło do takiego ochłodzenia Ziemi, żeby lądolód z północy zetknął się z lądolądem z południa, żeby w ogóle cała Ziemia była pokryta lodem, bo to by oznaczało wyginięcie wszystkich istot lądowych. A więc myśmy czasami ten margines ucieczki był bardzo niewielki, ale jakoś nam się udało. Straciliśmy oczywiście przez te wymierania olbrzymie jakieś światy, olbrzymie ilości zwierząt, olbrzymie możliwości. Ale jedną rzeczą, którą żeśmy przechowali przez te ponad pół miliarda lat z tamtych czasów, to był nasz mózg. I ten, otóż już u tych pierwszych stworów, które tam znajdujemy w łupkach, czy to z Kanady, czy to z Chin, było takie zwierzę, które się nazywa Fuchsianhuia protensa, i w tym to zwierzę, które tak trochę przypomina trylobita, a jego szczątki zostały znalezione właśnie w prowincji Yunnan w Chinach, ono posiada mózg. I odciski tego mózgu pokazują, że ten mózg Fuchsianhuia jest bardzo podobny do mózgu współczesnego kraba pustelnika, że właściwie się bardzo to nie zmieniło. Czyli kilkadziesiąt tysięcy neuronów stworzyło tak dobrą machinę przeżycia, że nie trzeba jej było ulepszać. Czyli coś takiego było. I takie mnóstwo zwierząt, które tam przeżyło, właśnie miało małe mózgi i z małymi mózgami zostało. I tak mają wszystkie bezkręgowce. Zwierzęta bezkręgowe, które żyją z nami, służyły, mają mózgi niewielkie. Natomiast żył tam taki ciekawy gatunek, który był jak gdyby przypominał lancetnika. Ten protolancetnik, ta pikaja, tam zdarzyła się bardzo ciekawa historia. Mianowicie nastąpiła dwa razy podwojenie genomu, czyli nagle na każdy gen wypadały jeszcze trzy kopie zapasowe. To dało wielkie możliwości eksperymentowania przez przyrodę z tymi genami. Jeżeli mamy tylko pojedynczy gen, to oczywiście że musimy bardzo uważać, bo każda mutacja może doprowadzić do katastrofy. Natomiast jeżeli pracujemy na kopiach zapasowych, możemy coś poprawić znacznie łatwiej. I tutaj u tej pikai zdarzyło się coś ciekawego, mianowicie powstały takie receptory, które umożliwiły bardzo dynamiczny rozwój mózgu. I ten dynamiczny rozwój mózgu spowodował nagle, że potomkowie pikai, czyli kręgowce, mają mózgi bardzo wielkie. Mózgi bezkręgowców, jak mówiłem, są niewielkie. Nasza wiedza na temat na przykład pamięci opiera się na badaniu mózgów ślimaków aplizja. I te mózgi mają 14 do 18 tysięcy neuronów tylko. Mózgi takich wielkich skorupiaków jak homary, no to tam mają do 100 tysięcy neuronów. Bardzo wielkie mózgi u bezkręgowców sięgają do miliona neuronów. To mają pszczoły, mają karaczany, a więc owady żyjące w jakimś ze współżyciu z człowiekiem. W odróżnieniu od bezkręgowców, mózgi kręgowców zaczęły się rozwijać bardzo szybko. Już mózgi ryby mają około 5 milionów neuronów, żab kilkanaście. U ssaków mózgi są duże. Miliard neuronów osiąga mózg kota. Mózg ludzki ma 86 miliardów neuronów,
A więc tu już jest olbrzymia ilość połączeń i z tym się łączą olbrzymie możliwości. Jedynym zwierzęciem bezkręgowym, które ma mózg, w którym występuje do 300 milionów neuronów, to są wielkie głowonogi, ośmiornice. Ale to jest też bardzo ciekawe, bo ośmiornice na przykład bardzo są interesującymi zwierzętami, jeżeli chodzi o możliwość uczenia się i tak dalej. Tam ewolucja poszła zupełnie inną drogą. Wróćmy do ewolucji mózgu kręgowców, bo to jest ważne. Otóż od czasu rekina, który ma taki niewielki mózg, do czasu człowieka minęło mniej więcej 400 milionów lat. Mózgi się stale zwiększały w poszczególnych typach, aż wreszcie u naczelnych, w poszczególnych rzędach i u naczelnych te mózgi doszły do dużych wymiarów i w końcu tu nastąpił taki duży skok pomiędzy małpami i człowiekiem. Mózg ludzki jest znacznie większy od mózgu szympansa. Mózg ludzki wprawdzie nie jest największym mózgiem świata, ale jest bardzo duży i na wagę ciała jest rzeczywiście mózgiem bardzo potężnym. Oczywiście w tym rozwoju mózgu ludzkiego znowu w którymś momencie przydarzyła się ciekawa mutacja i to była taka mutacja, która znowu polega na tym, że nastąpiła duplikacja genomu, nastąpiła duplikacja jednego genu i ten jeden gen ma swojego jak gdyby brata bliźniaka. Ten brat bliźniak okazał się bratem karłowatym, takim nieudanym, który właśnie tylko spowalnia dojrzewanie i wędrówkę tego swojego wielkiego brata. Ale efekt jest, ten gen jest odpowiedzialny za tworzenie kolców synaptycznych i dzięki temu, że jestem tak jak gdyby hamulec, to wędrują, hamulec dojrzewania, to te geny wędrują dalej i kolce synaptyczne są większe, bardziej rozłożone. I te kolce synaptyczne u człowieka są znacznie liczniejsze niż u małpy. To jest ciekawe, ta mutacja nastąpiła na tym etapie, w którym z pitekantropa czy australopiteka powstały pierwsze osobniki należące do rzędu homo. To był ten prymitywny homo habilis, prawda? Ale to już wielki krok naprzód, czyli właściwie to była taka mutacja, która naprawdę uczłowieczyła małpę. Ta ewolucja mózgu, prawda, spowodowała, że jest to rzeczywiście fantastyczny organ i wielkość tego mózgu spowodowała, że właśnie ten mózg ludzki wytworzył pewien typ świadomości, ludzkiej świadomości, którą Wilson uważa za taki nowy etap w rozwoju ludzkości. Otóż oczywiście w jaki sposób możemy poznać, czy człowiek jest świadomy, jak my zdefiniujemy świadomość, a ważniejsze jeszcze, w jaki sposób możemy sprawdzić, czy inne zwierzęta posiadają jakąś świadomość, czy nie posiadają tej świadomości typu ludzkiego. Otóż Gallup zaproponował w roku 1970 takie doświadczenie, które ma na celu przekonać się, czy badane zwierzę wie, że jego odbicie w lustrze jest jego odbiciem, czy widzi swoją własną reprezentację. I te doświadczenia polegały na tym, każde zwierzę, które ma jaki taki wzrok, umieszczone naprzeciw lustra po raz pierwszy, reaguje na swoje odbicie tak, jakby to było inne zwierzę. Próbuje z nim nawiązać kontakt, albo go atakować, albo wchodzić w jakąś interakcję. I okazuje się, że jest jakaś nieprzekraczalna granica. Zwierzę się zatrzymuje przed lustrem, nie może przejść na drugą stronę lustra. I wobec tego po kilku czy kilkunastu próbach, obojętnie już wie, że tamto drugie zwierzę nie ma dla niego najmniejszego znaczenia, nie ma się czym przejmować. I teraz cały trik polega na tym, że my teraz temu zwierzęciu, które już przestało reagować na swój obraz w lustrze, robimy jakąś taką zmianę, którą to zwierzę może dostrzec tylko w lustrze. Na przykład malujemy jakiś znak na pysku i obserwujemy zachowanie. Jeżeli zwierzę
nie zmienia swojego zachowania, jak widzi swoje odbicie ze znakiem jakimś tam, to znaczy, że on to odbicie traktuje jako jakieś inne zwierzę. Natomiast jeżeli to zwierzę zaczyna na to reagować, to znaczy, że ono wie, że to jest moje odbicie w lustrze, to ja jestem ja. Przecież to jest dość ciekawe, my tak samo mamy to, że czasami w lustrze nam się zdarza, że w jakimś miejscu nagle widzimy, stoję przed lustrem i przez sekundkę nie rozpoznajemy siebie, jest jakiś inny człowiek i nagle rozpoznajemy, nie, to jestem ja. Otóż takie pierwsze badania Gallup przeprowadził na szympansach i okazało się, jak szympans dostał jakiś taki znacznik przy oku i nagle spojrzał w lustro, ten obraz, na który nie reagował, to nagle zaczął się łapać za to oko i patrzeć, co tam mu się stało, prawda? Czyli ewidentnie to widział. No i w ten sposób ustalono, że szympans uznał, że ma poczucie własnej osobowości. I po prostu tę zmianę uznano za dowód istnienia świadomości typu ludzkiego. To jest taki bardzo operacyjny test. On nie mówi nic o filozofii czy o jakichś takich sprawach, ale on mówi bardzo wiele właśnie mechanizmach poznawania. No po prostu wiemy, że zwierzę jest świadome. No i teraz to jest dobry test przesiewowy. Prowadzono tak wszystkie małpy. Okazało się, że duże małpy to potrafią. Orangutany bardzo dobrze to robią. Małe małpy typu gibona nie, czyli małpy człowiekokształtne. Z gorylem był kłopot, dlatego że goryle strasznie nie lubią patrzeć w oczy komukolwiek. I nawet swojemu odbiciu w lustrze. Ale okazało się, że goryle też siebie same rozpoznają. No a jak jest z innymi zwierzętami? No, próbowano ptaki, papugi na przykład, szalenie inteligentne, ale papugi potrafią wykorzystać lustro w celu orientowania się w przestrzeni. Na przykład trzymamy papugę przed lustrem, tak papuga się nie może obrócić, ale widzi w lustrze, gdzie chowamy smaczny kąsek w pokoju, tak papugę puścimy, to leci do tego miejsca, czyli ona potrafi. Teraz nie reaguje na zmiany w własnym wizerunku, jeżeli on zostanie zrobiony. I sądzono, że to są tylko ssaki. I pierwsze ssaki, u których stwierdzono poza małpami, że istnieje ta samoświadomość, to były delfiny. Delfiny są, one nie mają na przykład łapy, czy możliwości, żeby się tam podrapać, czy coś takiego zrobić. Natomiast delfiny są stale, jeżeli są trzymane w naszych akwariach, to mają do czynienia z lustrem, dlatego, że jest szklane akwarium, to ta płyta szklana, prawda, działa jako tak samo, jako zwierciadło na zasadzie całkowitego odbicia wewnętrznego. I jeżeli teraz delfinowi zrobimy właśnie jakiś znowu taki znacznik na pysku, to taki delfin bardzo długo obserwuje się, podpływa do tego lustra, widzi, jest wyraźnie zaniepokojony. A potem jak próbowano dalszymi zwierzętami, o których sądzono, że są przecież bardzo mądre, są słonie. Nie uwzględniono tego, u słoni początkowo nic nie wychodziło, ale jakoś uczeni przegapili fakt, że słonie bardzo słabo widzą. Kiedy mają bardzo wielkie lustro i bardzo wielkie znaczniki, to wtedy okazuje się, że słoniowi zrobimy taki znaczek, to słoń podchodzi do lustra. W ogóle jak jest takie lustro, to na przykład słoń w ogóle na początku to też ogląda lustro, próbuje za lustrem zobaczyć coś takiego. Potem przyzwyczaja się, nic się nie dzieje, robi mu znak nad okiem na przykład i wtedy słoń zaczyna sobie trąbą sięgać do tego znaku. Czyli słoń też wie, że coś się dzieje. No i tak się wydawało właśnie, że słonie, że walenie, robiono tylko na delfinach butlonosych, ale prawdopodobnie tak samo orki i inne zwierzęta też są do tego zdolne. Natomiast z wielkim zdziwieniem, że ptaki to nie papugi, ale sroki. Że sroki też potrafią rozpoznawać same siebie. Zrobiono bardzo ciekawe doświadczenie, bo sroce robiono właśnie plamkę na tym czarnym takim podbrzuszu i albo robiono plamkę czarną, albo plamkę żółtą. Czarna nie było widać, ale oczywiście był zapach, były jakieś wszystkie inne historie. No i oczywiście sroka z czarną plamką nie reagowała na swoje odbicie w lustrze, chociaż to odbicie dobrze znała. Natomiast jeżeli robiono żółtą plamkę, no to wtedy stroka robiła wszystkie możliwe rzeczy, żeby tej plamki się pozbyć. A więc okazuje się, że mamy takie zwierzęta, które rzeczywiście
mają tę świadomość typu ludzkiego, potrafią rozpoznać same siebie, czyli mają świadomość własnej osobowości. Jak to właśnie jest z ludźmi? Czy my się z tym rodzimy? Nie. Badania wykazały, że ludzie dopiero w wieku 1,5 do 2 lat zaczynają rozpoznawać siebie w ludzi. Małe dziecko będzie traktowało swoje odbicie w lustrze jako odbicie innego dziecka, z którym się nie może bawić. Ale ja zresztą, to akurat nie była z moim wnukiem, który mieszkał razem z nami. Była w domu taka wielka szafa z lustrem sięgającym do ziemi. On tam przebiegał, pragnął tam roczek, coś mówił, dzidzia i biegł dalej. Ale pewnego razu widzę, miał wtedy 1,5 roku, może troszkę więcej, staje, marszczy brwi. O, Piórek, powiedział. Nagle nazwał się. Pobiegł dalej. Oczywiście, ale w tym to był taki moment, w którym jak gdyby urodziła się świadomość. To jest też dość ciekawe, że ta świadomość u małp, to małpy muszą dłużej się tego uczyć. To około 4 lat ma szympans, żeby się nauczył rozpoznawać sam w lustrze. I co jest ciekawe, tylko wtedy, kiedy był wychowywany w gronie innych szympansów, a nie samotnie w izolacji. I mnie się wydaje, że to pokazuje do tego, jaka jest społeczna funkcja świadomości. Pierwsze, żeby rozpoznać własną pozycję w grupie. Jak jestem w społeczeństwie, ja muszę wiedzieć, żeby dobrze funkcjonować, ja muszę wiedzieć, jaka jest moja pozycja. Komu mogę podskoczyć, komu nie mogę podskoczyć. Gdzie muszę być grzeczny, gdzie mogę coś wymusić. No i to rozpoznanie swojej pozycji w grupie jest dość istotne. Zresztą ludzie też mają kłopoty, jeżeli nie potrafią rozpoznać swojej pozycji w grupie. Moi znajomi, którzy byli pilotami wycieczek zagranicznych, mówią, że to jest straszna rzecz, jeżeli w tej wycieczce znajdzie się jakiś senator, który nie zauważa, że zmienił swoją pozycję z senatora na turystę i próbuje rządzić czy wymusić coś tam, ponieważ naprawdę przewodnik wie znacznie lepiej. Jak ja wykładam lekarzom coś tam, to ja jestem szefem, oni słuchają, oni muszą odpowiadać na pytania. Jak ja do tych samych ludzi idę, żeby zasięgnąć pomocy lekarskiej, ja odrzucam całą moją profesorstwo, ja wtedy wiem, że jestem pacjentem, ja muszę jego słuchać, bo moja pozycja społeczna się zmieniła, a właśnie świadomość służy temu, żeby tą pozycję zobaczyć. No, a więc właśnie to jest ciekawe, że tą właśnie, jakie zwierzęta rozpoznają same siebie. No ptaki to jest w ogóle specjalna historia. O ptakach można mówić niesłychanie wiele i wydaje się, że przy mózgu mniej więcej 1000 razy mniejszym od naszego, taka sroka potrafi zrobić zadziwiające rzeczy. Chociażby na przykład to, że sroka, podobnie jak na przykład człowiek, ma pewien określony stosunek do zwłok swoich współtowarzyszy. Ona potrafi czuwać przy zwłokach, robiąc coś w rodzaju pogrzebów i tak dalej, i tak dalej. Także, ale tak, jeżeli chodzi o ssaki, no to mówiłem, że tam tą samą świadomość mają zwierzęta, które mają z jednej strony duże mózgi, z drugiej żyją w bardzo schierarchizowanych, dużych grupach. No właśnie, żeby tą swoją pozycję znaleźć. Ciekawą jest zresztą, że zwierzęta te wykazują tak samo sporo empatii, czy niosą pomoc współplemieńcom, a czasami tak samo innym zwierzętom czy człowiekowi, kiedy się on znajdzie w krytycznej sytuacji. Jeszcze tak wrócić do wielkości mózgów, prawda? No to właśnie z tych szympans, który ma mózg około 400 gramów, już ma tą samą świadomość. No, człowiek ma, prawda, już około 1300 średnio gramów. Delfin ma mózg trochę większy od człowieka i znacznie bardziej wyfałdowany. Słonie mają mózgi znacznie większe od mózgów ludzkich, już tak prawie pod 5 kg. No, a największe mają wielkie orka i płetwa błękitna.